A, no przestańcie się tam chłopaki ten ciachać w ogóle. Idziemy komuś napieprzyć. W każdym razie, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Kuszakus. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Team Fortress 2. Ta gra wcale nie ssa, jest zajebista. To jest sprawa oczywista. Ja zostałem zaraz zdepnięty niczym glista, dlatego spieprzam stąd już w ogóle. W każdym razie, moje kochane szwagry, moje kochane, moje malutkie szwagrzątka. Dlaczego nagrałem ten odcinek, pewnie się pytacie, nie? Bo chcę, żebyście ściągnęli gacie. Wow. Dalej. Cholera, wiecie co? O, to mamy leczenie, zajebiście. No to, co tam, kolego? Czekaj. O, nie, 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 nie! Uhuhu, dobra, teraz się udało, zajebiście. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego nagrałem ten odcinek. W każdym razie, niedawno temu zaczęło dochodzić do bardzo ciekawej sytuacji na moim anglojęzycznym kanale, gdzie pewien hater, który już zresztą wcześniej hejtował mój kanał, pojawił się po raz kolejny i zaczyna wygadać różne pierdoły, między innymi właśnie na mój temat. No głównie na mój temat zresztą. Właściwie tylko i wyłącznie na mój temat, bo facet no ma ze mną zatarg już przed paru miesięcy. Najpierw napisałem o nim parę rzeczy, potem nagrałem o nim filmik, gdzie no stwierdzam, że jest po prostu kompletnym kretynem, bo obgaduje ludzi, którzy są normalnie uczciwymi graczami w innych grach komputerowych i po prostu posądza ich o rzeczy, których tak naprawdę ci ludzie wcale nie robią, czyli używanie im botów, jakieś tam nielegalne bany, fuck. Jakieś tam właśnie nielegalne bany, inne duperele. No i kurczę, nagram o nim oczywiście filmik. Potem on nagrał całą masę filmów o mnie, mówiąc, że mój kanał jest chujowy, że jestem patologicznym debilem i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiła się jedna wielka drama. Opowiedziałem o tym wam, ludzie z mojego anglojęzycznego kanału też się dowiedzieli o wszystkim i praktycznie koleś miał kompletnie rozpierdziony swój własny kanał, bo pod chwilą miał od 200 do 300 łapek w dół i ludzie go strasznie hejtowali. Ogólnie skasował te filmy, zamknął kanał i poszedł po prostu no, tam, gdzie jego miejsce, czyli tam do jakiejś kurde, nie wiem, czarnej, dziwnej nory i ogólnie już więcej po prostu się nigdy... Wow! Ej, przecież co? Nowy twyk, kto mnie strzela? No nie, 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 przestań, no pogodzę, że nie! No ja pierdzielę, jak mi kurwa zdezorientowałeś, ty palancie pierdzielony! Kurwa, ma, co za debil. Serio. No myślałem, że... Nie, no w każdym razie, koleś zaczął mnie znowu hejtować, po tym jak dostałem bana na swoim koncie Origin, to zapowiedział, że wypuści całą serię filmów, głównie chyba o mnie, które po prostu pokażą, jakim tak naprawdę jestem palantem, bo on stwierdzał, że... To nie jest wcale ban za próbę sprzedaży mojego konta na Originie, to jest po prostu ban za to, że jestem cheaterem i hakerem i w ogóle, że jestem szmatą, która przez cały czas oszukiwała swoich wszystkich widzów i tak naprawdę jestem po prostu oszustem właśnie, który po prostu wciska przez wszystkie te lata hity na temat tego, że jestem uczciwym graczem. Nie, nie jestem uczciwym graczem, tak naprawdę jestem po prostu hamem, który oszukuje właśnie wszystkich, kurde. Oszukuje wszystkich i wciska im hity. O, widzieliście to? O! Ładnie, teraz wreszcie kurczę bierz po właściwego przeciwnika. Co to są za szkielety w ogóle? No, co wy, ty? W każdym, naprawdę. I była taka sytuacja, że przez parę ostatnich filmów regularnie pisał mi w komentarzach, że tam, nie wiem, że tak naprawdę jestem cheaterem i w ogóle, i on to właśnie udowodni. No i kurde, powiem wam tak. Obiecał, że nagrał o mnie te parę filmów, bardzo ciekawych filmów. Nie zrobił tego w ogóle. Wymięk, kolaps kolejny. O, będzie, no, jeszcze jeden raz, jeszcze jeden, czekajcie, na kurde, o, no, trafiłem go, zajebiście, no i nie zrobił tego ogólnie, ale zapowiedział, że nagrał nie całą masę bardzo zajebistych filmów, także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, to będę starał się streścić tę całą sytuację, przetłumaczyć mniej więcej pirazy drzwi to, co on mówi na język polski, tak żebyście mieli mniej więcej pojęcie, co tam się dzieje. Ogólnie koleś jest kompletnym kretynem, jak myślałem, te parę miesięcy temu, kiedy nagrywałem o nim komentarz i mówiłem, że jest kretynem, to nie miałem żadnego pojęcia, że on jest aż tak wielkim kretynem, to już nawet nie jest kretyn, proszę was, to jest po prostu kurwa debil tysiąclecia, ten facet, wiecie co, on nie jest debilem, mi się wydaje, że on jest kurwa psychiczny, naprawdę, mi się wydaje, że on jest chory psychicznie. To nie jest kurwa możliwe, żeby normalna osoba była w stanie dojść do takich kurde chorych wniosków. Nie, ta osoba jest naprawdę chora psychicznie. Taka jest prawda. O, zabiłem go, zabiłem go. Ej, czemu go nie zabiłem? Wy, tyfy. Przecież spadł w przepaść, nie? O, dobra, nieważne. Kurwa, po prostu to, co ten koleś tam odpierdala pod tymi filmami, to jest po prostu absolutna szajba i w ogóle patologia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Myślę, że będzie bardzo, bardzo wam się podobało, kiedy wypuści te swoje filmy o mnie i będę mógł więcej pi razy drzwi. Pi razy drzwi skomentować wam więcej, co on dokładnie o mnie wygaduje. Póki co, na razie musimy poczekać. No, nieważne. Trafię go! Yeah! Calculated! Żeby ktoś się nie pytał, co jest calculated, obliczone, nie? Znaczy, w sumie mogłem to lepiej obliczyć, ale nie można. Dobra, no, dobra, idziemy coś tam porobić. A, jeszcze jedna taka informacja. Już w ogóle odejdźmy od sprawy tej całej dramy i porozmawiamy o czymś bardziej przyjemnym.
Słuchajcie, no więc ja ostatnio gadałem sobie z takim moim kolegą, który nazywa się Zio. On ma swój kanał Minecraftowy w ogóle. Ja wiem, wy nie lubicie pewnie Minecrafta. Aha, co? Hej, awczysz? Nie awczy. On ma kanał Minecraftowy, ale ma też przegrane 500 godzin w FTF-ie. Tak sobie właśnie myślałem, że byłoby bardzo fajnym motywem, żeby go zaprosić do jakiegoś wspólnego odcinka. Ups. Do jakiegoś wspólnego odcinka właśnie w TF-ie. Znaczy on powiedział, że ogólnie bardzo chętnie by ze mną nagrał jakiś właśnie odcineczek, jakieś duo. No bo kurde, on mnóstwo wie o tych, że jest bardzo inteligentnym facetem, który na pewno bardzo fajne rzeczy by też mogło nie powiedzieć, więc czemu nie? No i właśnie też niedługo piszę do Hogatego, czy nie chciałby też się zdecydować na jakiś wspólny odcinek z Team Fortressa 2. Bo akurat Hogaty to przecież kurde dobra morda. A czy ja go nie znam za dobrze, ale wiem, że oglądał moje filmy. Komentował mi nawet filmy z BFH, także co mnie bardzo zdziwiło. Mamy też podobny gust muzyczny, bo oboje jesteśmy fanatykami Penduluma. Kurwa, kto może nie być fanem Penduluma, serio? Ja bym się zdziwił, serio, aby ktoś mi powiedział, że nie jest fanem Penduluma, to ja bym ten... Kurwa, serio. Czekaj, ooo! Zabiję go! Czekajcie! No, no giń! No nie wierzę! Widzieliście to normalnie? W powietrzu go zabiłem! O kurwa, to było dobre, to było nawet dobre. Takie troszeczkę RNG, czyli randomowe, ale chyba RNG, tak to się mówi. Oglądam ostatnio amerykańskie streamy. RNG, jakieś randomness, prawda? RNG. Coś w tym stylu. W każdym razie, byłoby zajebiście, gdyby ponagrać właśnie Team Fortressa z innymi ludźmi. Jeszcze z moimi jakimiś kolegami. To nie będzie tak, że tylko wiecie, do serii zapraszać dużych youtuberów, nie. Nie ma mowy. Trzeba zapraszać też swoich ziomali, nie? Nie można, kurde. Trzeba zapraszać ziomali, bo jak nie, to się po prostu samemu potem konia wali. Ta. Bierzemy apteczki. Wow! Co, on zginął? Drzwi go zabiły? Serio? Nie, nawet. Dobra, idziemy kogoś pomordować. Także tyle odnośnie jakichś takich właśnie ciekawych nowinek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dramami, to oczywiście... Wow... Co się dzieje? Jesteśmy w piekielnych czeluściach! Ty co on ma na łapie jakieś kurde... Ty co on ma jakieś chleby mięsożerne? O pierdole, zajebiście. Czekajcie. Dobra, daj mi się przeskoczyć. Zajebiście udało się. Uda się, uda... A! Nie, już myślałem, że spadnę. Dobra, chodź ziomek. Idziemy ich tam pocisnąć. Ło! Wow. No! No kurde, nie zginął, serio! No kurwa! Nie, zostawcie mnie, paskudne szkieletory! Gdzie są te ziomki, których tam próbowałem zabić? Kurde, mam tylko 50 punktów życia, to niedobrze! Aaaa! Ło! Wow. Ho, ho, ho! Do lawy się wpadło, co? Ho, ho, ho! Krytynie jeden! A nie, to czekajcie, to jest jeden z naszych. Ej, wygrywamy to w ogóle, czy nie? Także tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie kurwa macie. Także tyle, jeżeli chodzi o jakieś ciekawe takie informacje. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Także tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawsze informacje dla was. Będzie drama. Będzie zajebista drama, którą będę wam recenzował i streszczał oczywiście na bieżąco, bo nie mogę po prostu was pozostawić w ciemnej dupie za przeproszeniem. Także tyle, jeżeli chodzi o dramę. Będą jakieś wspólne odcineczki, w których będą występować różne moje ziomeczki. I miejmy nadzieję, że będzie w ogóle zajebiście. Aha, jeszcze w ogóle startuje mój kanał Minecraftowy. Nie no, żartuję. A czy nie, w sumie nie żartuję. Wiedzę, czy później zrobię kanał Minecraftowy, ale to będzie tylko na parę odcinków, żeby sobie porobić ja. Tak było ze Szczelcem w zeszłym roku. Pamiętacie wszyscy? Cześć wszystkim, ja jestem Szczelec 7. Dla przyjaciół Szczelec 7. Dziś gram jako Szczelec 7, który jest Szczelcem we frakcji National. Widzieliście to normalnie, chłopaki? Kurde, tak się właśnie kurde ciśnie tych wszystkich. Dobra, teraz idę tylko po apteczkę. W ogóle nagrywam już chyba, w zasadzie już powiedziałem w tym odcinku wszystko, co chciałem powiedzieć, więc za chwilę będę kończył. Pociągnę może do 10 minut, czy coś w stylu. Ale zobaczymy. Co tam się... Ej, co ty tam robisz? O! Wbijam w ciebie, ziomuś. No. Także to jest chyba wszystko w dzisiejszym odcinku i... Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć w sumie. Chyba wszystko, no. Wszystko. Podsumowując, drama. Współpraca z innymi youtuberkami, nagrywanie z ziomeczkami, no i tyle. I jaranie się cyckami. Będzie, no ruszył się akurat. Teraz, jeszcze raz. No, dostaliśmy go, zajebiście. No to w takim razie, kurde, moje kochane ziomeczki. Słuchajcie, wy wyczekujcie jakichś różnych takich właśnie fajnych, no. Dobra, nie strasz mnie ziomek, napierdziele. Wy wyczekujcie jakichś takich bardzo różnych fajnych, śmiesznych filmików, które będą, kurczę, po prostu, wiecie, temat... Czekajcie, tu jest jakiś ziomek. O, to jest kurwa demoman. Czekajcie, czego? Jak ja to kocham! Uda się go! Nie! No czekajcie, nie, bo ty... O, podleczyłeś mnie, dzięki. Ło, uda się trafić! Nie, dobra. Nieważne, w każdym razie, moi kochani,
No nic, to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Bao, bao. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. No w każdym razie, nie? No cóż, to było wszystko na dzisiaj. Czekaj, będzie jakiś duel fajny. No, no kurde, nie trafiłem, dobra. To w takim razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo. O, nawet kurde, nie wiem, że koleś sobie poradzisz, nie? Ha, ha, ha. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo.